Kochani, witam Was serdecznie na 13 urodzinach mojej agencji, agencji ID Media. Ci, którzy mają mnie na Facebooku, a tutaj to chyba 99%, czytało ostatni mój wpis, bo dokładnie 15 grudnia obchodziłam 13 urodziny mojej firmy. Jak wiecie, agencja powstała na drugim roku studiów. Nie mając zielonego pojęcia, jak się prowadzi biznes, stwierdziłam, że otwieram własne wydawnictwo. Wcześniej prowadziłam faktycznie jeszcze inny magazyn z moim ówczesnym facetem, ale jak życie pokazało, nigdy więcej wspólnych biznesów z facetem, choć tutaj jest jedna para, stanowią wyjątek, może i kilka jeszcze innych, ale moje życie akurat pokazuje, że nie łączę biznesu z miłością. Kochani, no więc założyłam magazyn, najpierw Planetę Kobiet, która wyglądała, dzisiaj się śmieję, jak gazetka z Tesco, miała 40 stron, jak ostatnio pojechałam do Sanoka i obejrzałam sobie, znalazłam na strychu pierwsze numery, to słuchajcie, złapałam się za głowę i mówię, matko, kto się chciał w tym reklamować? Gorące brawa wtedy dla reklamodawców. No i później po Planecie Kobiet przyjechałam do Warszawy, zakochałam się tutaj w znanym fotografie, zrzuciłam 8-letnie moje życie w Krakowie i przyjechałam do Warszawy, założyłam magazyn Imperium Kobiet, który dzisiaj akurat wychodzi w formie e-magazynu, tak to się fachowo nazywa, natomiast wtedy przez 6 lat wychodził w formie drukowanej. Pisały dla nas Tyszkiewicz, Fajkowska, Bakuła, Mazurówna, no więc jak to się mówi, zaczęłam z górnej półki i zatrudniłam wszystkie najlepsze, najbardziej topowe wtedy gwiazdy i felietonistki. Z panią Tyszkiewicz do dzisiaj jesteśmy w kontakcie i smak jej, słuchajcie, marmolat czuję i pamiętam do dzisiaj, a to jak pięknie paliła papierosa na koszykowej w jednej restauracji, gdzie panowie w przeróżnym wieku nie mogli oderwać od niej oczu, to też zapamiętałam do dzisiaj. Prawdziwa dama. Po Imperium Kobiet przyszedł czas na Law Business Quality. Jest tutaj bardzo dużo kobiet, ale też panów, którzy w moim magazynie się pojawili. Magazyn znany jest przede wszystkim z plebiscytu, który organizujemy od 5 lat, Lwice Biznesu. Jak wiecie, kolejna edycja 13 stycznia. Takie nazwiska jak pani dr Irena Eris, Blue Cafe, Stefano Tarazino, kto tam jeszcze, Paulina Smaszczuk-Żajewska, Wiola Piekut potwierdziły już udział, więc szykuje się prawdziwa petarda. Mam nadzieję, że to będzie super początek nowego roku. Oprócz tego wydaje 5 portali, 6 szczyptaluksusu.pl właśnie się tworzy, będzie unikalny, tylko treści takie nigdzie nie publikowane i będzie coś o Was, ponieważ będą to przedruki z moich książek, czyli Wasze felietony, Wasze wywiady ze wszystkich książek, które do tej pory się ukazały. Kochani, chciałabym przede wszystkim podziękować Wam za to, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Wiem, że przyjechało sporo osób spoza Warszawy, bo jest i Solina, pozdrawiam moje rodzinne strony Bieszczady. Są i panie z Wrocławia, są i panie z Bydgoszczy, nie wiem jeszcze skąd, z Białegostoku, z Łodzi. Więc bardzo Wam dziękuję, bo taki czas przedświąteczny, różne wigilie, spotkania, jasełka. No tak, parę osób pisało, że bierze udział w jasełkach i nie może dotrzeć u dzieci w szkole. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Miałam ogromny stres autentycznie przed dzisiejszym spotkaniem, ponieważ ja Was przyzwyczaiłam mimo wszystko do takich dużych gal, eventów na 200-300, a ostatnio było 376 osób w październiku, więc bałam się, że dzisiaj w tych skromnych progach, chociaż nie w skromnych, bo to jest bardzo ekskluzywny salon, ale jeśli chodzi w porównaniu z moimi eventami w takim kameralnym gronie, że będziecie tak dziwnie na to wszystko patrzeć, ale mam nadzieję, że będziecie się tutaj dobrze bawić. Chciałabym, żebyście się czuli tak jak u siebie w domu, to już wspominałam dwa razy, żebyście się czuli jak po prostu na parpetuwie, na domówie, u kolegi, u koleżanki. Panowie tutaj polewają, za chwilę będzie pyszny tort, ale zanim to nastąpi, chciałabym wręczyć statuetki, ponieważ nie tak dawno ogłosiłam taki plebiscyt magazynu Imperium Kobiet dla firm, które działają społecznie, charytatywnie i pomagają naszemu środowisku. Firm łącznie zgłosiło się około 30. Nagrodziliśmy 12 z nich, miało być 10, ale dwie statuetki są statuetkami specjalnymi. Będzie też statuetka dla naszej wokalistki, która dzisiaj tutaj dla nas też występuje i brała udział
w naszym kalendarzu charytatywnym na rzecz samotnych mam. I od tego, słuchajcie, chciałabym zacząć. Po statuetkach będzie właśnie koncert Sabinki Sago, jej jest schowana. Skupia się, tak, więc będzie takie trzy piękne piosenki, po piosenkach będzie urodzinowy tort, później krótka, dosłownie krótka prelekcja, jak zadbać o siebie przed Sylwestrem z dziewczynami z kliniki Blanki Pawłowskiej. Myślę, że to jest ciekawe, bo Sylwester się zbliża, dziewczyny kilka trików przedstawią, jak wyglądać cudownie, powalić faceta na Sylwestrze. Coś dla mnie teraz. Tak, no więc kochani, co jeszcze? Wszystko powiedziałam. A, no i na sam koniec będzie oficjalna prezentacja, licytacja naszego kalendarza charytatywnego na rzecz samotnych mam. Będę tutaj zapraszała nasze bohaterki, bo chciałabym mi wręczyć drobne upominki od tutaj partnera i właśnie te kalendarze. A będzie mi miło, jeśli i wy zakupicie taki kalendarz dzisiaj tylko w cenie 50 zł. My te pieniądze, jest tutaj Gabrysia z Fundacji Sukces, przekazujemy na zorganizowanie warsztatów dla samotnych mam. Pierwsze już w styczniu w ośrodku na Warszawie. Pracy. Także gorące brawa dla was wszystkich. Dobrze. Dziękuję. Słuchajcie, to jest totalny spontan. Zapomniałam wydrukować kartki z całym scenariuszem, z listą nagrodzonych, ale ma być jak na domówce, więc wiecie, totalny spontan, więc pozwolicie, że będę sobie czytała ze statuetek. No dobrze, pierwsza statuetka wędruje do T2S Group spółka z o.o. za kampanię Stop Rasizmowi w Pracy. Renata Wolfa jest przedstawicielka. Zapraszamy, Reniu. Jeśli macie ochotę coś powiedzieć, to zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Trochę statuetek mamy, natomiast ta statuetka jest najbardziej bliska mojemu sercu. Mojemu i mojej partnerce, która jest Szwedką i jest bardzo introwertyczna i chciała, i ona nigdy nie wychodzi, to ja jestem tym ekscentrykiem, więc ja bym chciała, żebyście państwo, panie, panowie też podziękowali jej. Dlatego, że to jest taka osoba, która mnie potwornie motywuje, a razem się motywujemy w tym, żeby pomagać od lat innym i przede wszystkim, żeby spowodować, aby w firmach mniejszych, większych, w korporacjach ta tolerancja wobec ludzi innej rasy, kultury, religii była troszkę wyższa, bo jesteśmy bardzo społeczeństwem nadal zamkniętym, pomimo że na zewnątrz udajemy, że jest inaczej. I żebyśmy wszyscy siebie szanowali bez względu na kolor skóry i to, jaką religię wyznajemy. Więc bardzo serdecznie dziękuję i też Ilonce chciałam powiedzieć, że ona jest dla mnie inspiracją, bo to jest kobieta, która jest petardą i ciągle przyznaje statuetki innym firmom, innym kobietom, innym mężczyznom. Natomiast sama robi dwa razy więcej niż my dla dobra innych, więc wielkie brawo. Brawo! Ale teraz taka mała prywata a propos potwierdzenia słów. Ci, którzy mnie bliżej znają, wiedzą, że 4 lata byłam w związku z, jak to się brzydko mówi, z Arabem parę lat temu i takich doświadczeń związanych z rasizmem nigdy w życiu nie spotkałam, jak wtedy, kiedy z nim byłam, gdy mówiono do mnie wprost: chodzisz z tym arabskim gównem. I to od najbliższych osób. Związek z Egipcjaninem był dla mnie totalnym sprawdzianem wielu znajomości i przyjaźni. Także to jest potwierdzenie tego, co Renatka powiedziała i bardzo się cieszę, że robisz taką akcję, bo to jest mega potrzebne. Kolejna statuetka dla Fundacji Dietering. Jest z nami tutaj przedstawiciel, pani prezes. Ja Asia Pokrzyk, ja Asia, na twoje ręce. Zapraszam do prosto z Lublina. Przyjechała do nas Ela i firma Giełda Eventów. Cała masa fajnych rzeczy. Słuchajcie, o tym, co firmy robią, mogę się przeczytać z mentorem kobiet. Można coś sprawdzić. Proszę. Słuchajcie, bardzo dziękuję całej kapitule za to wyróżnienie naszej firmy.
Jak zaczynałam studia 12 lat temu przy pierwszym evencie, organizowałam logistykę w konferencji poświęconej CSR-owi. Wtedy się mówiło, że to jest tak naprawdę domena dużych firm. Jak kończyłam studia, tak się złożyło, że byłam koordynatorką projektu, który otrzymał dotację z Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i tak też studia pożegnały mnie tym CSR-em. Dopiero znaczenie tego poznałam po kilku latach, kiedy założyłam działalność i klub, który właśnie zrzesza firmy, które w swoich działaniach realizują ten CSR. I to jest fajny moment, dwakrotnie minęło 7 lat, jak organizujemy te działania. Jesteśmy jedną z największych organizacji w Lublinie i bardzo dziękuję, dedykuję tę nagrodę naszym klubowiczom i Michałowi, który od już jakiegoś czasu mnie bardzo wspiera. Dzięki bardzo. I powiem wam, że jak tak śmiało z energią prowadzę własne eventy, to teraz się zestresowałam, ale to jest taki pozytywny stres. Jeszcze raz wielkie dzięki. To Sabinka zostawię na dobrze, kolejna statuetka dla atelier fryzjerskie Anet, Aneta Załęcka. Aneta robi cudowne rzeczy, pomaga kobietom chorym na raka, ścina włosy, które później idą tak na produkcję peruk. Chciałam bardzo podziękować za wyjątkowe dla mnie wyróżnienie. Dziękuję Ilonko pięknie, bo naprawdę to, co robisz tutaj dla kobiet, dla wielu ludzi, to jest motywacja i motor do działań. Pięknie dziękuję za zauważenie tego, co robię, bo robię to z czystego serca. Jest to dla mnie w tej chwili naprawdę najwyższy zaszczyt, że tutaj jestem i no, olbrzymi sukces taki zawodowy. Ja mam taką misję w swoim życiu do spełnienia i no, to jest tak, że ja to po prostu muszę robić i to, że jestem właśnie fryzjerką i że mogę obcinać te włosy i udaje się po prostu bardzo, bardzo dużo tego robić dla Fundacji Rock and Roll i udaje się tych peruk pozyskać dużo, to jest dla mnie taki olbrzymi sukces, gdzie po prostu jest to najważniejsze dla mnie działanie w tej chwili w moim życiu, w drugim moim życiu. Także dziękuję pięknie, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Ilonko. Kolejna statuetka dla firmy Monika Patkowska Projekty. Gratuluję, kochana. Moja firma zajmuje się między innymi zajęciami coachingowymi w momencie, kiedy wyjechałam w Bieszczady z Wrocławia. Przebranżowiłam się. W tym momencie 3/4 mojego czasu pochłania pomoc zagrożonym gatunkom zwierząt. Miałam w domu już dzika, miałam sowę, ostatnio małego niedźwiadka. Działam dalej, więc tak bardzo nietypowo. Wydaje mi się, że to stanowi taki powrót, tamten teren wśród przyrody do takiego prawdziwego spektrum człowieczeństwa. Dziękuję za taką gratyfikację, za zaufanie, no i będę działać dalej. Dziękuję. Dobrze, kolejna statuetka, dr Katarzyna Karska. Duża rzecz, projekt Podróż Bohatera. To ja chętnie przytrzymam, że statuetka. Nie, ale nie spadnie. Dopiero mówiłeś go. Dobra, ja nie dotykałbyś tego mikrofonu, przepraszam. Oddaję w ręce tabuetkę. To ja chętnie też. Tylko tak, tutaj się to nie spadł. To ja troszeczkę jednak muszę niżej. No więc ja klasycznie również bardzo serdecznie dziękuję. Ja nie mam takiego cudownego zestawu statuetek. To jest pierwsza w krótkiej karierze mojej firmy. Ale to, co mnie bardzo, bardzo cieszy, to to, że w końcu, bo to jest drugi epizod związany z podejmowaniem przeze mnie działalności gospodarczej, cieszy mnie niezmiernie, dlatego że i za pierwszym razem, i tym razem prowadząc swoją działalność gospodarczą, przede wszystkim staram się kierować tym, żeby to, co robię, było nie tylko opłacalne, ale przede wszystkim, żeby było wartościowe. Za pierwszym razem opłacalność troszkę mnie
przytłoczyła. Nie udało się utrzymać tylko z rzeczy wartościowych. Teraz mam to szczęście, że angażuję się w te projekty, które oprócz tego, że mogą być dochodowe, że mogą dawać mi satysfakcję finansową, są wartościowe. I mam nadzieję, że ta statuetka jest też taką obietnicą kolejnych podobnych lat, że będzie opłacało mi się robić rzeczy wartościowe po prostu. Dziękuję. Kolejna statuetka dla marki Kumazu, ale nie ma dzisiaj z nami Kariny, bo właśnie bierze udział w jasełkach, więc odstawimy. Firma Fix Data Lab. Chyba dobrze czytam. Dobrze? Dobrze. Jest pierwszy mężczyzna. Gorące brawa. Dobry wieczór Państwu. Czym zajmuje się firma Fix Data Lab? Odzyskiwaniem danych. I to takie trochę przewrotne, ale to, co Państwu powiem, sprawi, że nie będziecie moimi klientami. Róbcie backupy. Bardzo dziękuję mojej żonie, która wdrożyła strategię CSR w naszej firmie. Szczegóły, tak jak mówię, na ikamak.pl, wszystkie firmy opisane robią fajne rzeczy, naprawdę. Kolejna statuetka, firma EGN, producent kosmetyków Sherry Soap. Jest z nami ekipa z Gdańska, zapraszamy. Chcielibyśmy bardzo podziękować. Jest to bardzo wyjątkowa dla nas statuetka. Nasza firma produkuje kosmetyki. Ale o dziwo ona powstała po to, żeby pomagać ludziom, którzy mają problem ze skórą. I mamy niewielki staż, bo jesteśmy na rynku dopiero 2 lata, ale na każdym kroku staramy się angażować w wartościowe projekty. Jeśli jest możliwość, żeby komuś pomóc, to robimy. I mamy nadzieję, że zawsze będziemy to robić i nie zawiedziemy. Chciała dodać, że bardzo dużo pomagają potrzebujący, bo tutaj to tak zabrzmiało, jakbyście tylko pomagali osobom ze skórą, z problemami skórnymi, ale bardzo dużo rzeczy działacie charytatywnie, pomagacie różnym stowarzyszeniom, więc odsyłam na ikamak.pl. Kolejna firma, Columbus Energy, spółka akcyjna. Czy jest z nami przedstawiciel firmy Columbus? Chyba nie ma. Dobrze, kolejna. Synergia Hub. Jest z nami pani. Projekt Zielony by Synergia z Łodzi. Ja króciutko, tylko od 12 lat zajmujemy się nieruchomościami biurowymi. Mamy słabość do łódzkich fabryk i zrobiliśmy pierwszą wielką rewitalizację najpiękniejszej, modernistycznej łódzkiej fabryki, a w tej chwili budujemy nowy projekt Zielony by Synergia, oddając zieleni ponad 13% naszej całej komercyjnej powierzchni. Ale to, co udało nam się przy tym szczególnym projekcie zrobić, to zainspirować Urząd Miasta Łodzi oraz wszystkich mieszkańców do wspaniałej współpracy w tworzeniu na rzecz rewitalizacji całego naszego kwartału pięknego zielonego pasażu. Do tego zmotywować naszych najemców, żeby wzięli udział i odpowiedzialność za nasadzenia i pielęgnację tych roślin i zobaczyć ludzi, którzy, brzydko to może zabrzmi, ale ich życie też wymaga rewitalizacji, którzy uwierzyli nam, a byli oszukani, odrzuceni przez bardzo wielu i urzędników, i biznesmenów, i w tej chwili z nami pracują, wspólnie sadzą, pielęgnują nasze pszczoły. Mamy największą pasiekę miejską również w Łodzi. Bardzo dziękuję, bo to dla nas ogromne wyróżnienie. Podziwiam od lat Twoją pracę i bardzo mi się ona podoba i imponuje. A bardzo się cieszę, że znalazłam się również wśród tak fantastycznych przedsiębiorców, jakich miałam przyjemność dzisiaj obejrzeć. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam przedstawiciela firmy Mondni Cosmetic Professionnel. Jest z nami pan Łukasz. Jest. Idzie drugi mężczyzna. Gorąco brawa.
Dobra. Dobry wieczór Państwu. Nasza marka strategię CSR wprowadziła już w 2018 roku. Zatrudniamy 99% kobiet, którym umożliwiamy tak naprawdę pracę bez względu na to, czy planują ciążę, czy nie planują ciąży, czy mają dzieci, czy nie mają. Udostępniamy również pracę zdalną. Nie widzimy problemu, kiedy dziecko zachoruje, kiedy trzeba odebrać je ze szkoły, z przedszkola. Może wydaje się to takie dosyć trywialne, ale to wcale na rynku pracy, szczególnie w takich firmach, gdzie zatrudnia się tak dużo kobiet, nie jest mile widziane. W 2018 i 2019 roku również ze strategii CSR zmniejszyliśmy zużycie folii o 99%, czyli ponad tonę folii. Jak Państwo spotkają się gdzieś z naszymi kosmetykami, Ilonka jest też już naszą ambasadorką od lat, żaden nasz produkt w pudełku nie jest owijany folią. To się czasami, ostatnio mieliśmy taką sytuację, jedna z właścicielek gabinetu dzwoni do naszej centrali, wysyła wiązankę do dziewczyn. Dlaczego nie jest zafoliowane? No, nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, tak? Ale taką folię po odpowaniu kremu wyrzucają Państwo do śmietnika. Ona jest w niczym niepotrzebna. My wykorzystujemy takie specjalne małe kółeczka, które jakby zaklejają, tak? Wieczka, nie można tego odpakować. A dzięki temu o tonę rocznie mniej zużywamy folii. Używamy również opakowań z plastiku, który w kilkudziesięciu procentach również pochodzi z recyklingu, a wszystkie kremy do twarzy pakowane są nie w plastikowe, ale w szklane też opakowania. I dlatego też staramy się tą politykę CSR jak najbardziej wdrażać. Bardzo dziękuję. Pracownia tortów artystycznych Sowy Słodki Świat. Jest z nami pani Ania. Gratuluję, kochana. I też podziwiam od lat. Witam wszystkich serdecznie. Ilonka, no bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Ono jest naprawdę, mam już kilka statuetek, ale to chyba jest naprawdę mi najbliższe w ciągu mojej krótkiej kariery zawodowej, bo niespełna 4 lata prowadzę swoją pracownię tortów artystycznych. Torty są ode mnie, kochani, w małej miejscowości koło Legionowa, ale staram się, aby wszystkie moje działania wspierały jakieś idee i ważne akcje. Wspieram fundacje wszelkiego rodzaju. Chcę, aby przez te, wydajeby się, zwykły tort. Nie, kochani, to nie jest zwykły tort. Te torty, one dają właśnie uśmiech dzieciom, dają uśmiech dorosłym. Wchodzimy tam, gdzie są ludzie schorowani, a dzięki temu tak naprawdę niewielkiemu gestowi można wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Ostatnio tak bardzo bliski jest mi, to jest bardzo trudne dla mnie, bo to jest synek mojej bardzo bliskiej przyjaciółki, który w wieku 6 lat przyszedł udar mózgu. Kochani, on w tej chwili w budziku walczy o wszystko, o to, żeby ruszyć paluszkiem, żeby uśmiechnąć się i tak dalej, więc po prostu przepraszam za te emocje, ale chyba najtrudniejszy tort, który do tej pory wykonałam, to był właśnie dla niego, niedawno na jego urodziny 6. I to, jaki gest się pojawił, uśmiech malutki na jego tej twarzy, która jest sparaliżowana, to jest naprawdę, to jest tak wartościowe, że tego się nie da opisać słowami. Jestem tam, gdzie jest krzywda ludzka, gdzie jest cierpienie, staram się pomagać. Dużo dostałam kiedyś od innych, staram się oddać to w pewien sposób. Dziękuję Ci bardzo, Ilonka, że doceniłaś to. Bardzo podziwiam Twoje działania za to, jaka jesteś. Dziękuję Ci bardzo, że nas motywujesz, że nas inspirujesz, że jesteś z nami. Jesteś wielka. Ostatnia statuetka, ale widzę, że niestety lekko nadszarpnięta, wymienimy dla firmy Nakatomi Polska. Wiem, że są z nami panie. Gorące brawa.
Natalia jest założycielką, jest właścicielką i przede wszystkim dobrym duchem. Takiego ducha walki o dobro dla środowiska, a niestety nasza świadomość środowiskowa jeszcze bardzo, bardzo mocno kuleje, dlatego bardzo nas cieszy ta nagroda, dlatego że staramy się wspierać wszelkie działania prośrodowiskowe, czyli nasi pracownicy za to na przykład, że nie przyjeżdżają do pracy samochodem, tylko przyjeżdżają rowerem, dostają od nas co miesiąc specjalne bonusy, dzięki czemu raz do roku mogą wybrać się na przykład na weekend w spa z całą grupą do Paryża, dokładnie. Tak samo staramy się wspierać nieprzynoszenie ani jedzenia, ani wody w plastikowych butelkach, tylko jednak korzystajmy z tego, z czego możemy, z tych surowców, które gdzieś pochodzą ze środowiska i które mogą do niego wrócić. I też gdzieś poniekąd chciałabym tutaj taki gorący apel do wszystkich chyba o to, żebyśmy postarali się pomyśleć o środowisku, bo jednak mamy tylko jedno. Dziękuję. I ostatnia statuetka, Sabinka, zapraszam. Za działalność charytatywną i społeczną robisz bardzo dużo charytatywnych koncertów na rzecz m.in. dzieci chorych na raka, także chciałabym Ci podziękować również za dzisiejszy koncert, za Twoje dobre serce. Znamy się krótko, ale miałyśmy dokładnie intensywnie, więc Sabinko, przyjmij statuetkę i nie zmieniaj się. Dziękuję ślicznie. Myślę, że najlepszym podziękowaniem będzie mój występ za chwilę. Pomaganie jest piękne, więc tym bardziej bardzo dziękuję, że zostałam doceniona przez tak piękną, wspaniałą i na zewnątrz, i wewnątrz osobę. Dziękuję, Ilonka, naprawdę. Na nowo piękną, atrakcyjną, pewną siebie. I takie warsztaty chcemy zorganizować. Jeśli są wśród Was osoby, które na co dzień się tym też zajmują, to gorąco zapraszam do współpracy. Po nowym roku chcemy wystartować, chcemy też pojechać po różnych innych miastach, przejechać różne inne miasta, nie tylko w Warszawie. Dlatego też, kochani, będzie mi niezmiernie miło, jeśli dzisiaj tutaj później, już po tej części oficjalnej, podejdziecie do mnie i taki kalendarz zakupicie. Kalendarz jest, tak jak wspomniałam, jednoplakatowy, znaczy jednostronicowy plakat. I wygląda tak. Więc nie jest ani za duży, ani za mały. Można go sobie powiesić nad swoim biureczkiem, w salonie, w gabinecie. 12 wyjątkowych kobiet. Przypomnę, naszą ambasadorką projektu została znana i ceniona. Ale mogę. Zapraszam, Ewelinka. Łukasz Mądynik. Jest Łukasz? To ja wyczytam jeszcze raz. Partnerami jest drukarnia Millennium, która wydrukowała kalendarze. Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej, też zapraszam przedstawiciela kliniki. Marka Sezam, Jubiler, Kumazu, Sherry Zob, Mądnik, Strefa Piękna, Hotel Bacówka i La Torre. Także zapraszam jeszcze przedstawicieli tych firm, którzy nie mieli po kalendarz, a wsparli nas również w pamiętaniu. Do zdjęcia. Andrzej, dziękuję za wsparcie medialne. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale jeszcze zdjęcie. Tutaj, kochani, jakoś ładnie, tak? Łukaszku, bo tam się schowałeś.